Cześć, Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam Cię. Wieczorem będzie czekał na Ciebie kolejny odcinek Nocnego Marka, który będę opowiadał o tym, kim jest prorok, jakie ma jeszcze cechy i to, jak bardzo świat potrzebuje autentycznych dzisiaj proroków, prawdziwych proroków. A teraz coś, o czym zapomniałem, bo to nagrałem już wcześniej, czego nie powiedziałem w tym odcinku wieczorem, a powiem teraz z serii takich odcinków, czego nauczyłem się szukając grzybów, czy czego nauczyłem się na grzybach. Dwóch takich cech dzisiaj się nauczyłem, przypomniałem sobie o życiu. Pierwsze, że życie to nie jest sklep, czyli że w życiu nie chodzi o to, że wszystko co potrzebuję, wszystko co mam jakieś widzimisię i co chcę, to od razu mam, tylko oczywiście, czasem tak jest, że coś mam, potrzebuję, mam to pod ręką i to od razu otrzymuję, gdzieś tam życie mi to daje, a wielokrotnie muszę szukać, znaczy wiem, gdzie to szukać. Ci, którzy chodzą na grzyby, to wiedzą, mają swoje miejsca, ale trzeba szukać, to nie jest gotowiec. Czasem się zdarza, ale bardzo często jest tak, że muszę się dużo, dużo naszukać i nazbierać. Bardzo rzadko jest tak, że nie wiem, jakieś jest na miejsce i 100 jakichś grzybów jest. Tylko tu jeden grzyb, tu drugi, tu trzeci. Tam było, 100 razy byłem na grzybach i tam były grzyby, a teraz tam nie ma. No właśnie, muszę szukać nowego miejsca. I tak jest też w życiu. Ale to jest też wielka radość, nie? Nie miałoby radości, gdybym wyszedł z domu i 5 minut bym pochodził, wróciłbym z pełną reklamówką czy koszykiem grzybów. Ale wielką radość jest to, kiedy chodzę 2-3 godziny i tam nazbieram trochę tych grzybów i cieszy. Każdy napotkany grzyb cieszy serce. I tak jest w życiu, że to, co szukam, to, co wkładam wysiłek, co wkładam wiele też i potu czasem przelanego i serce i tak dalej, i wytrwałości, to wtedy cieszy serce. Tak jest w życiu. I tego się trzeba nam nauczyć w życiu. A druga sprawa, no i właśnie, i tego też uczy prorok. Prorok, który jest wytrwały, który potrafi czekać i potrafi szukać. Który nie, że stryknie nagle różdżką i wszystko ma, tylko jest wierny Panu Bogu, bo Pan Bóg mu obiecał i to się dzieje. Druga rzecz, że prorok to jest ten i właśnie, to jest bardzo, bardzo potrzebne w życiu, że jak mówiłem wczoraj, to jest ten, który patrzy na życie oczyma Boga. Czyli tak, i też jego logika to nie jest logika ludzka, ale logika Boga, która bardzo często jest zupełnie inna niż ludzka. Objawia się to w takim sensie, że kiedy człowiek patrzy na jakąś rzeczywistość, na jakąś sferę, na jakąś rzecz, na jakieś wydarzenie, mówi, to się nie da, to jest nierealne, to prorok, patrząc na to oczyma Bożymi, mówi, da się. Tego się nauczyłem na grzybach. Bardzo często grzyby szukamy w wilgotnych miejscach, w zacienionych, gdzieś tam takich miejscach, gdzie rzeczywiście jest dobra jakaś tam ta gleba leśna, ta ściółka, nie, i tam grzybnia. W tym roku nauczyłem się, to też w tym roku, ale to rzadziej, ale w tym roku, kiedy jest też dużo suszy, zupełnie jest coś innego. Kto by powiedział, że grzyby będą rosły na jakichś takich skalistych, gdzieś takich suchych ziemiach, gdzieś pełna słońca i tam jest tak sucho i tak twardo, że kurczę, koparka by tam nie przeryła, a tam rósł grzyb. Nie, że tam, gdzie się mówi, to się nie da zupełnie, no tam ześwirowałeś, pogłupiałeś. A Pan Bóg mówi, da się. I prorok to jest to właśnie, to jest taki człowiek, który patrzy na jakąś rzecz, słyszy ludzi narzekania, że to się nie da, że to w ogóle bez sensu, mówi, to się da. Ja Wam mówię, że to się da, bo Pan Bóg daje obietnicę. Dawał prorokom, nie? Abrahamowi, kto? 100-letni mężczyzna i kobieta. My będziemy mieć dzieci? Pan Bóg mówi, to się da. Z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. I tego Ci życzę, żebyś ciągle szukał, żebyś był wytrwały, żebyś był wierny w tym poszukiwaniu i żebyś zawsze tam, gdzie się nie da, mówił, da się. Z Bogiem zawsze się da. Bez Boga się oczywiście nie da. To jest bez sensu, ale z Bogiem się zawsze da. Takiego Ci życzę dnia, takiego Ci życzę życia i pozdrawiam. I zapraszam na dosyć długi wieczorny odcinek. Już go zacznę wrzucać za chwilę, jak wrócę do domu, bo mam prawie 13 minut, więc będzie się strasznie długo, długo wrzucał, pewnie z 6 godzin. Może się rzuci wcześniej jakiś cud, tak jak wczoraj się zdarzy, że nagle takie filmiki, które wrzucały się 3 godziny, wrzuciły się w 7 minut. Może i dzisiaj jakiś przypływ mocy internetów do Jastrzębi zawita. Pa, z Bogiem.